dzisiaj, 19 grudnia, odbyło się posiedzenie, drugie posiedzenie Rady Powiatu Tomaszowa Mazowieckiego. To 17 punktów, nad którymi procedowali dzisiejsi radni. W większości były to tak zwane punkty, nazwijmy je porządkowe, czyli wybieranie przedstawicieli do różnych organów, ale niewątpliwie istotne to punkty dotyczące zmian w budżecie na 2018 oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Radni zgłosili wiele inicjatyw, wiele poprawek do szczególnie do długofalowych planów finansowych, budżetowych, prosząc tym samym starostę o uwzględnienie swoich sugestii, swoich wniosków w najbliższym budżecie. Bez wątpienia to, co interesuje wszystkich mieszkańców Tomaszowa, a za co czują się w sposób wyjątkowo odpowiedzialni radni, to kwestia sprawozdania dotyczącego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Prezes przedstawił sprawozdanie, radni zadawali wiele pytań. Jesteśmy świadomi, że funkcjonowanie Tomaszowskiego Szpitala nieco odbiega od potrzeb czy też opinii mieszkańców, ale miejmy nadzieję, że wnikliwa znajomość potrzeb oraz wielkie zatroskanie i empatia ze strony członków Rady będzie nieustannie owocować tym, że w tym Tomaszowskim Szpitalu będzie się dziać coraz lepiej. Mamy świadomość, że to bardzo drażliwy i bardzo istotny problem dla wszystkich mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Ponadto wybieraliśmy delegatów, przedstawicieli, jak już wcześniej wspomniałam, do reprezentowania różnych gremiów, bądź też współpracy z samym starostą tomaszowskim. Również procedowaliśmy nad dwiema skargami, a dokładnie rzecz biorąc, procedowaliśmy nad potrzebą przesunięcia terminu rozpatrzenia tychże skarg. Jedna z tych skarg jest jak gdyby powtórką sprzed wielu lat, bo dotyczy dzieci w takim ogólnym, może w bardzo ogólnej opinii. Nie chciałabym zbyt szczegółowo opowiadać, jako że uczestniczyłam jako gość w posiedzeniu komisji i okazało się, że dalsze procedowanie i wyjaśnienie w tym zakresie nie jest możliwe z uwagi na to, że zaproszeni goście w osobach autorki skargi oraz osoby, która jest główną oskarżoną, panie nie skorzystały z wyznaczonego terminu, nie dały możliwości procedowania komisji, stąd też potrzeba wydłużenia terminu. Miejmy nadzieję, że radni stanowiący stosowną komisję pochylą się nad tym problemem i z pewnością rozwiążą je w sposób jak najbardziej właściwy. Dzisiejsza sesja odbywała się w roboczej atmosferze, niemniej jednak z uwagi na zbliżające się święta wszyscy czuliśmy tą życzliwą wzajemnie atmosferę i w ten sposób zakończyliśmy dzisiejsze posiedzenie, składając sobie wzajemnie życzenia i Państwu wszystkim oglądającym tą relację. Także pragnę we własnym imieniu i w imieniu starosty tomaszowskiego złożyć najlepsze świąteczne życzenia. Życzę Państwu spokoju, rodzinnej miłości i ciepła płynącego od narodzonego Jezusa.